niniejszym. Jeszcze raz dziękuję Państwu za przybycie. Dzisiaj webinar, w którym poznacie moc Power BI-a. No cóż, to zaczynajmy i nie przegadujmy, bo chcemy zrobić to w taki sposób bardzo esencjonalny i skupić się przede wszystkim na tym, co robiliśmy u klienta i pokazać wyniki prawdziwej pracy, więc zaczynajmy. Szybciutko, jeśli chodzi o agendę, to bardzo dużym skrócie powiemy o teorii, a więc szybko, czym jest Power BI, żebyśmy wyrównali szanse dla tych, którzy pierwszy raz będą widzieli tą platformę, ale to nie jest miejsce i tutaj nie będziemy zbyt długo opowiadali. Główną częścią, najważniejszą jest prezentacja i tutaj główną rolę będzie grał Norbert. On robił całe rozwiązanie po stronie klienckiej. Pokażemy właśnie case study. To jest firma z branży automotive, kilkanaście tysięcy osób na całym świecie. Bardzo popularna marka, nie możemy jej użyć ze względu na przepisy wewnętrzne. To, co możemy powiedzieć, to oczywiście to, że produkują bardzo bezpieczne samochody i tyle chyba możemy, więcej już nie powinniśmy nic opowiadać. No i na koniec rozważania na temat budżetu, bo wiemy, że każdy z projektów zaczyna się od tego, że trzeba taki budżet uzyskać, więc troszkę poopowiadamy na ten temat, w jaki sposób podchodzimy, jak rentowne są te projekty Power BI-owe i do czego warto z nimi wejść. Zaczniemy od przedstawienia siebie. Ja nazywam się Jarek Krzywiński, pracuję od ponad 2 lat w TTMS-ie, wcześniej 11 lat w Microsoft-cie. Zajmowałem się między innymi właśnie Power BI-em i dość sporo czasu spędziłem u dużych klientów, gdzie opowiadaliśmy i sprawdzaliśmy, jakiego rodzaju potrzeby tacy klienci mają i dużo z nich, oczywiście część to były właśnie rzeczy dotyczące raportowania. Ze mną jest Norbert Kulski. Norbert. Dzień dobry. Jestem Norbert Kulski. Jestem w TTMS-ie liderem zespołu BI-owego. Mam już 16 lat doświadczenia we wdrażaniu rozwiązań raportowych i hurtowni danych. Także są to rozwiązania, które naprawdę działają i działają na rzecz klienta, żeby podnosić jego wyniki tak naprawdę. Dokładnie tak. Dzisiaj mamy wielką przyjemność prezentowania rozwiązań, które są wprost dla biznesu. Zaczniemy od naprawdę małego wstępu, żebyśmy wiedzieli, bo uznajemy taką możliwość, że ktoś wpadł do nas zupełnie nie sprawdzając, czym jest Power BI, więc szybko powiemy o tym w skrócie, co to jest i jakie zalety i po co w ogóle stosować tego typu rozwiązanie. A więc jakby mamy bardzo dużo informacji w naszych firmach, o tym gdzieś dalej będzie też opowiadał Norbert. Ta platforma jest po to, żeby z tych informacji wycisnąć clue biznesowe, więc żebyśmy dostali informacje w jednym miejscu. Te raporty dla konkretnych ról biznesowych są specjalnie przygotowywane. Oprócz takich sztywnych raportów mamy możliwość interakcji, więc możemy zgłębiać te raporty i śledzić dokładnie to, czego potrzebujemy w danym dniu, o danej godzinie albo ze względu na pewne zmiany, które się zadziały. I to już na żywo też Norbert pokaże. To, co ważne jest też, to jest to część Power Platformy, więc całego środowiska Microsoftowego służącego do tworzenia szybkich rozwiązań dla biznesu, ponieważ w biznesie nie mamy teraz czasu, żeby zbyt długo czekać. A więc mamy Power BI, mamy Power Appsy, które tworzą aplikacje, gdzie taka aplikacja, czy częścią takiej aplikacji może być też raport Power BI-owy. I mamy możliwość zrobienia automatyzacji i zrobienia z tego wszystkiego jednego rozwiązania, który jest dla biznesu. Jeśli chodzi o korzyści z Power BI, to już przekażę tutaj najbardziej kompetentnej osobie, czyli Norbertowi, żeby trochę poopowiadał o tym, jak to z punktu widzenia biznesu wygląda zastosowanie takiego Power BI-a. I to, co często nam tu wpada jako punkt dyskusji, chcę od razu podnieść to do góry, to dlaczego mając pięknego Excela, który jest tak uniwersalnym narzędziem i mogąc robić tak śliczne, kolorowe wykresy, chcemy robić piękne, kolorowe wykresy w Power BI-u? Po co nam Norbert ten Power BI? Okej, no dobre pytanie. Excel w firmach jest faktycznie szeroko wykorzystywane, od najmniejszych po potężne korporacje międzynarodowe. Natomiast gdzieś zakres pracy z Excelem się kończy.
Są tutaj na pewno osoby, których plik Excel waży tak dużo, że w ogóle się nie otwiera na ich komputerach. Bardzo ciężko jest współdzielić plik Excel z współpracownikami, tak żeby to działało wydajnie, żebyśmy wszyscy pracowali na jednym i tym samym raporcie. I właśnie te problemy rozwiązuje Power BI. Dodatkowo mamy jeszcze warstwę bezpieczeństwa danych. Jeśli chodzi o Excel, to jeśli przekażemy komuś plik Excel, to tam oprócz jego zahasłowania nie ma żadnej kontroli nad tym, kto to odczytuje, jak to odczytuje, gdzie to wykorzystuje. Natomiast po opublikacji raportu Power BI-owego ja mogę Tobie, Jarku, dać takie uprawnienia, które pozwolą Ci zobaczyć na przykład tylko wyniki oddziałów TTMS w Lublinie czy gdziekolwiek indziej, ale już nie zbiorczo. Więc jest to dużo, dużo lepsza rzecz, jeśli chodzi o współdzielenie informacji niż Excel. Tak więc w samym Power BI-u mają możliwość łączenia danych w jedną całość, w jeden taki model analityczny, który będzie mógł przekrojowo odpowiadać na różnego typu pytania. Dzięki temu będziemy mogli podejmować decyzje oparte o dane, nie o przeświadczenia, nie o jakieś własne emocje, tylko wesprzeć ten proces decyzyjny o twarde dane, czyli tak naprawdę tworzymy firmę, która jest data driven, czyli firma sterowana danymi, gdzie dane są dostępne dla wszystkich, oczywiście z respektowaniem wszelkich uprawnień, a jednocześnie mają, każdy operuje na tym samym zakresie informacji. W samym Power BI właśnie mamy mechanizmy odświeżania, więc zawsze są to dane aktualne. Sam Power BI jest narzędziem dosyć prostym w obsłudze, więc bardzo łatwo się tam odnaleźć. Tak naprawdę jest wstążka zbliżona do tej Excelowej, wstążka nawigacyjna, więc każdy, kto dotykał pakietu Office, będzie się tu czuł jak u siebie. No i dzięki temu, że możemy wdrażać to bardzo szybko, technologia potrafi bardzo dużo zrobić sama, to bardzo szybko właśnie uzyskujemy zwrot z inwestycji, a później zaczynamy, wchodzimy w ten obszar zysków i to zysków nie tylko związanych z oszczędnościami, ale tym, że poszerzyły nam się horyzonty, możemy działać skuteczniej, szybciej i tak dalej. Dobra, przejmę kontrolę i przełączę, tak. Więc Power BI, patrząc tak z dwóch filarów, w firmie daje to, podsumowując, solidną bazę do podejmowania trafnych decyzji, różnego typu informacje zawsze aktualne i od ręki. No, coś, co jest bardzo, bardzo ważne, to oszczędność czasu pracowników. Prawdopodobnie macie w swoich zespołach ludzi, bądź sami jesteście w takim zespole, który jest sfrustrowany tym, że musi jakieś dane codziennie gdzieś przepychać, gdzieś łączyć w różnego rodzaju technologiach. O tyle w Power BI-u raz wykonany raport będzie się odświeżał już w ustawionym harmonogramie, co jest niesamowitą oszczędnością czasu. Właśnie na tym przykładzie, który za chwilę będę pokazywał, no to ta oszczędność czasu była kluczowa. Tak, no mając właśnie dobre decyzje, mając dobre dane, możemy zintensyfikować nasze zyski czy powiększać oszczędności. Dobra, a pracownikom, no to już wynika jedno z drugiego, pracują na atrakcyjnej technologii, nie frustrują się codziennie, że muszą robić coś manualnie, kiedy to może być zautomatyzowane. No i dodatkowo samo obsuwanie z raportami jest bardzo przyjemne, co mam nadzieję uda się też pokazać. Także tak to wygląda. Dobrze, to przechodzę do case study. Chyba, że jeszcze coś masz do dodania, Jarku? Nie, ja myślę, że teraz czas na danie główne, więc... Na danie główne, jasne. Już prezentuję ekran i omawiam, co udało nam się wdrożyć u właśnie klienta, o którego już tam opowiadał o nim Jarek. Proszę, rzućcie okiem na to, jak wygląda tutaj mój katalog. W katalogu mam informacje miesiąc po miesiącu, zrzuty z systemu, który przyjmował u tego naszego klienta reklamację. Czyli w każdym takim jednym pliku, jeśli go otworzę, to zobaczcie, tutaj mamy informację, kiedy ktoś przez biuro obsługi klienta zarejestrował jakąś sprawę, kiedy ta sprawa została zamknięta,
czego dotyczyła, czyli tu jest kategoria, indeks to jest jej numer taki porządkowy, kto to obsługiwał. Mamy tutaj nazwę klienta. Dane są zanonimizowane, więc proszę się nie doszukiwać tutaj jakichś zbieżności nazwisk. Tutaj wszystko oczywiście jest z respektowaniem danych naszego klienta. Tak, więc dane są fejkowe, natomiast same sprawy jak najbardziej są poprawne. Zaangażowanie tutaj akurat w związku z tym, że jest to globalna korporacja, to czasami do rozpatrzenia jednej takiej sprawy jest zaangażowanych więcej niż jedna organizacja. Zwracam uwagę, że w Excelu, proszę zobaczyć, jest to wymieniane po przecinku i może być czasami problem z takim znalezieniem, gdzie pamiętam, że w tej sprawie uczestniczył taka organizacja, nie pamiętam numeru, więc tutaj wyszukiwanie tego w Excelu też może być utrudnione. Tak, więc tak to wygląda. Ja jeszcze dodam jedną informację, bo Norbert, siedząc w środku tych raportów, czasami bardzo szybko przechodzi do dalej. Natomiast ja bym chciał jeszcze tak podsumować, czyli mamy do czynienia z tematem takim, że mamy biuro obsługi klienta. Ono przyjmuje zlecenia tutaj akurat z całej Polski, w związku z tym, że jest ileś tam organizacji partnerskich, które współpracują z tą firmą. To różne organizacje partnerskie i organizacja centralna bierze udział w rozwiązywaniu tego typu problemów. No i mamy takie informacje, które do tej pory z systemu obsługi klienta z boku, z BOK, żeby było jasne, spływały w postaci Exceli i te Excele, no właśnie, hurtem gdzieś na zasobie dyskowym były gromadzone i analizowane w sposób ręczny. Właśnie, Jaku, jak byś podszedł do analizy takiej ilości plików? No, oczywiście to proszę pamiętać o tym, że my nie pokazujemy jakby pełnego zakresu tych plików, ponieważ anonimizacja danych jest dość z taką długotrwałym procesem, to pokazaliśmy tylko pewien podzbiór danych. Tego było dużo, dużo więcej. Ja bym pewnie podszedł do tego tak, żebym w jednym dużym pliku zgarnął wszystkie dane i miał jedną tabelę, żeby na niej chociażby pracować, a nie na takiej rozdzielczości. Natomiast oczywiście jest to denerwujące, bo jak widzicie Państwo, z każdego dnia spływa z różnych organizacji te pliki, więc to jest dużo roboty. Nie byłem bardzo szczęśliwy, siadając codziennie rano do pracy z taką ilością danych. No dokładnie. To był właśnie problem naszego klienta, gdzie nikt nie był szczęśliwy z tym rozwiązaniem, gdzie codziennie musiał przynajmniej odświeżać ten Excel, a w tym najgorszym scenariuszu musiał przeklejać z jednego Excela do drugiego, jeszcze modyfikując dane. Więc tak, tutaj mam uproszczony scenariusz. No i teraz ja pozwolę sobie dodać Ciebie, Jarku, do tego pliku. Zobaczymy, jak to się zachowa. Tutaj wpiszę tylko jakiś numer zgłoszenia powyżej. No i tutaj wpiszę Jarku. Już Twojego adresu nie będę przepisywał. Dobra. Zapisuję to i przechodzę już do raportu Power BI-owego. Nie będę pokazywał tych rozwiązań pośrednich, które miał klient. Po prostu pokażę, jak to wyglądało u nas. To tylko krótki rzut na architekturę. Czyli mamy tutaj właśnie ten szereg plików, które są pobierane do Power BI-a, którego właśnie teraz prezentuję. One są pobierane już w sposób zautomatyzowany, w jakimś harmonogramie. Dzieje się to w nocy. Power BI przetwarza to i ostatecznie pozwala nam już oglądać dane w sposób zwizualizowany. Więc teraz, mimo że tu jest trochę niewyraźnie, już przełączam na stronę, na której widać dane. I proszę zobaczyć, jakie mamy tutaj przejście pomiędzy plikami Excel, które widzimy wiersz po wierszu informacje. Teraz są one zwizualizowane. Mamy raport, różne podejścia są do wizualizacji. Ja preferuję takie, w których widzimy na tym pierwszym, od góry wartości, tak zwane KPI, czyli jakieś kluczowe wskaźniki, które nas informują o danej tutaj biznesie, o danym obszarze. Więc widzimy tutaj, że w ramach tych plików, które mam pobrane, jest 1554 sprawy, spraw zamkniętych 1519, spraw otwartych 35. I tutaj dochodzimy do też kolejnego sedna problemu. Mając tych plików X, klient nie był w stanie dobrze analizować, ile spraw ma otwartych.
Wystarczyło, że z pewnych powodów sprawa gdzieś zostanie w starszych plikach, nie tych aktualnych, i nagle się okazywało, że niektóre sprawy są rozwiązywane naprawdę przez wiele, wiele dni. Jeśli jeszcze klient się nie dopytywał o nią, to mogło się okazać, że gubiliśmy w ogóle taką sprawę. Także tak, tu mamy 35 spraw otwartych. Średni czas rozwiązywania sprawy to aż tak ponad 13 dni. No i od razu widzimy datę najstarszej otwartej sprawy. Jest ona z września 29. Teraz w związku z tym, że raport jest interaktywny, mogę klikać po całym raporcie i teraz mogę sobie kontrolować, jak wyglądały te wyniki dla poszczególnych miesięcy. I teraz zwracam uwagę, jak wyglądało to kiedyś. Kiedyś właśnie średni czas rozwiązywania sprawy był 13 dni. Od kiedy wdrożyliśmy rozwiązanie, czas rozwiązywania sprawy spadł do 7 dni. Dobrze, mamy teraz 1554 sprawy. Ja odświeżę, a Jarek tam ręką coś pokazywał. Czyli po odświeżeniu powinien dodać się nam Jarosław Szybiński do zbioru danych. Zobaczmy. Ja w międzyczasie skomentuję jedną kwestię, bo to, co Państwo widzą w tym górnym wierszu, czyli KPI-e, najbardziej mi tutaj przychodzi do głowy komentarz na temat średniego czasu sprawy, który pewnie był kluczowy dla klienta w tym projekcie. No i teraz ważna sprawa, mając takie dane, które są gdzieś na Excelu, często te KPI-e w ogóle nie wychodzą na wierzch, a więc mamy masę danych, z którymi pracujemy operacyjnie, natomiast umyka nam bardzo ważne sprawy dotyczące średniego i najdłuższego na przykład czasu naprawy, bo jak Państwo widzą, w obsłudze klienta bardzo ważna jest jakość tej obsługi, czyli wiemy o tym, że rzeczy się psują i trzeba je naprawiać, natomiast jakość obsługi tego klienta wpływa na to, czy klient do nas wróci ponownie i czy będzie innym opowiadał, że mimo, że mu się zepsuło, to został świetnie potraktowany szybko i sprawnie, czy to, że to był koszmar, przez który przechodził wiele miesięcy i tracił nerwy. To jest naprawdę rzecz być albo nie być dla wielu firm. Tak, to jeszcze uzupełniając, ten tutaj nasz klient sprzedaje też samochody używane, często wieloletnie, więc to proszę nie mieć tej perspektywy, że to dotyczy nowych samochodów. To raczej dotyczy właśnie samochodów używanych tam w 99%. No dobrze, czyli jak już pokazywałem, klikam po raporcie, raport się przebudowuje, więc mam tutaj ujęcie czasowe. Widzę w tym ostatnim kwartale udział spraw zamkniętych do otwartych. Tak samo mogę badać w kategoriach, czyli z jakim tematem przyszedł do nas klient z tym zapytaniem reklamacyjnym, więc widzimy, jak to ładnie wszystko żyje. Dodatkowo mam też możliwość filtrowania danych, więc skoncentrujmy się na tych sprawach otwartych. Widzimy, czyli ja tutaj na pasku filtrów, czyli tam z kontrolki filtr, wybrałem status otwarty, czyli widzę tutaj właśnie tą datę z najstarszej sprawy. Jednocześnie na wizualizacji poniżej widzę tak kropkami zaznaczone liczbę spraw na tej osi i czas trwania sprawy w dniach na osi X. I tutaj nam się pojawia właśnie ta sprawa, która trwa już 41 dni. No i to jest, ma bardzo dużą wartość analityczną. Możemy tutaj właśnie w ten sposób bawić się tym raportem, ale też chciałem pokazać dalej. O, proszę, pojawił nam się już Jarek w wyszukiwaniu, więc tak właśnie mogę dowolnie przeszukiwać zbiór danych, co też ma oczywiście dużą wartość analityczną. Mogę wybrać, jakie tutaj są zaangażowane organizacje, więc mogę właśnie coś, co wcześniej było tylko płaską tabelką, mogę teraz w bardzo wygodny sposób analizować. No i po pierwsze już wiedzieć, co tak naprawdę w trawie piszczy. Ale w Power BI-u, jeśli znamy, jak tworzyć raporty, jak przechodzić od ogółu do szczegółu, mogę pokusić się o więcej. Więc teraz z tej daty najstarszej sprawy chciałbym przejść właśnie do przeglądu spraw takich szczegółowo, sztuka po sztuce. Proszę zobaczyć, teraz zmienił mi się widok. Widok z pierwszej strony został zamieniony już na tabelkę. Teraz widzę, która to jest sprawa. Jest to sprawa o numerze, takim referencyjnym numerze zgłoszenia 1415. Dotyczy takiego pana, tutaj właśnie zarejestrowana we wrześniu 29. No i tutaj dowiedziałem się więcej, ale od razu mogę przejść nawet do jakiejś akcji.
Mam tutaj taką kopertkę, nie bez powodu. Otóż jeśli ja ją otworzę, to oto przechodzę już z analizy do działania. Czyli mam ten adres tego pana Kacpra Nowakowskiego. Został użyty od razu w formatce wysyłania listu. Od razu została wpisana kopia, wiadomość w sprawie 1415. Dzień dobry, kontaktuj. I to jest już template, który został przygotowany przez Power BI. Mogę od razu stąd dynamicznie z samego raportu przejść do działania, napisać w tym przypadku: bardzo przepraszamy za długi czas oczekiwania, ale już teraz pracujemy nad Pana sprawą 24 godziny na dobę, żeby jednak zmazać to złe wrażenie. Także tak to może wyglądać. Jeszcze ja jestem zwolennikiem umieszczania instrukcji w raporcie, tak żeby, o ile ktoś pierwszy raz dociera do raportu, może nie mieć do końca świadomości, co można zrobić w takim raporcie. Proszę zobaczyć, po naciśnięciu tylko znaku zapytania od razu nam się pojawia taka informacja, jak chociażby wyjaśnienie, skąd się wzięła zielona kropeczka, żółta i czerwona. Więc też widzimy to opisane tutaj. Dzięki temu możemy sprawniej reagować i tak naprawdę właśnie poprawiać jakość obsługi. Oprócz tego, że już ułatwiliśmy pracę osób, które sklejały wcześniej taki raport w Excelu, to jeszcze dodatkowo dostarczamy dodatkowe funkcjonalności analityczne i, tak jak pokazywałem, przechodzimy z samego raportu, możemy przejść do już aktywnego działania. Okej. To w zasadzie tyle, jeśli chodzi o sam ten raport. Natomiast Power BI może być użyty nie tylko do takiego tutaj zadania, jak rozwiązywanie spraw z obsługi klienta. Możemy tutaj dołączyć dane HR-owe, możemy dołączyć dane sprzedażowe, magazynowe, monitorować wypełnienie półek na magazynie. Power BI jest aktualnie w stanie przyjąć najróżniejsze dane i, co jest najfajniejsze z punktu widzenia właśnie takiej przekrojowej analizy, łączyć je ze sobą. Jeśli tylko mamy jakiś wspólny mianownik, tutaj ja z tego zbioru wyrzuciłem winy tak naprawdę samochodów, ale jeśli miałbym z serwisu jak fakturę powiązaną z winem, moglibyśmy tu dynamicznie przejść do tego, jakie naprawy zostały zrealizowane w danej sprawie, w jakim stanie jest ten samochód i tak dalej, i tak dalej. Słucham Ciebie, ja. No właśnie, jeszcze dwa komentarze. Po pierwsze, pokazaliśmy tylko jeden z raportów. U tego klienta zrealizowaliśmy dużo więcej raportów. Dzisiaj wybraliśmy jeden z nich, żeby móc w tak krótkim czasie pokazać go w miarę dogłębnie. Natomiast tam też mam analizę dotyczące informacji sprzedażowych, marżowych i tego typu rzeczy. U innych klientów analizujemy również wpływ na przykład kampanii marketingowych na sprzedaż. Pobieramy dane. Więc to są już takie cross-departamentalne raporty, które pokazują właśnie to, jak działa dane przedsiębiorstwo i jak może działać lepiej, więc jak dostroić na przykład kampanię marketingową, żeby trafić w dobry target w odpowiednim czasie do odpowiednich klientów i zwiększyć sprzedaż, bo tego typu informacje możemy wyczytać i one już są zupełnie nie do zrobienia w prostej analityce Excelowej. I drugi komentarz, pokazywałeś maile, ale już możemy zrobić więcej. Microsoft niedawno wypuścił taką możliwość, aby powiązać też Teamsa, więc możemy z wnętrza aplikacji też wydzwonić się na zewnątrz przez połączenie, jeśli mamy odpowiednią licencję Teamsowo podłączoną, a więc od razu możemy dzwonić do klienta i powiedzieć: dzień dobry, coś tu się zadziało, chciałbym dowiedzieć się więcej, pomóc panu czy pani w rozwiązywaniu tej sprawy, więc możemy być bardzo, bardzo blisko klienta, bardzo szybko, od razu wprost z danych, które nam się odświeżają. Przypominam, że teraz rano nie rozpoczynam od klejenia wielu Exceli, tylko tak naprawdę przy kawce oglądam sobie gotowy raport i mogę już działać i kontaktować się z klientami. Dokładnie tak to może wyglądać. Ja jeszcze chciałbym pokazać, jeszcze mamy chwilkę czasu, coś ponad taką zwykłą analizę czasu. Power BI jest aktualnie najlepiej ocenianym narzędziem na rynku, jeśli chodzi o zdolności analityczne, i chciałbym jedną z tych zdolności pokazać teraz. Jest to
Jest to funkcja, która jest w oderwaniu od tego przykładu naszego klienta, bo on akurat nie chciał tego, nie miał na to teraz przykładu, ale ja pokażę to tutaj. To proszę zobaczyć, co ja prezentuję. Prezentuję stopę bezrobocia w Polsce od 1 stycznia 2010. Stopa bezrobocia tak fluktuuje, zmienia się w dosyć taki przewidywalny sposób. Otóż na miesiące zimowe rośnie stopa bezrobocia, a w miesiącach letnich maleje. Jest to oczywiście związane z tym, że w lecie łatwiej o prace sezonowe w rolnictwie, w budownictwie itd., itd. No i proszę zobaczyć, tutaj mamy takie dwie pineski przypięte. Jest to wynik budowanej funkcjonalności Power BI-a, czyli wyszukiwania anomalii. Nic tutaj, może się to wydawać takie bardzo skomplikowane, do tego trzeba zbudować jakiś model, mieć statystykę na pokładzie. Otóż nie, w samym Power BI po prostu włącza się taką funkcję jak detekcja anomalii. Power BI zaczyna analizować nasz przebieg i proszę zobaczyć, co tu Power BI wyczytał. Otóż stopa bezrobocia była nieoczekiwanie wysoka, więc jest to opis wręcz przygotowany słowno-muzycznie przez Power BI-a. Stopa bezrobocia była nieoczekiwanie wysoka 1 marca 2020, miała wartość 5,40, która jest ponad oczekiwanym zakresem. No widać, że w marcu zasadniczo powinien już nam ten cały przebieg, stopa bezrobocia powinna nam maleć. Co się stało 1 marca 2020 roku? No myślę, że wszyscy doświadczamy jeszcze konsekwencje tego dzisiaj. Otóż to był pierwszy lockdown. Pierwsze firmy zaczynały właśnie działać trochę panicznie, były zwalniane osoby, zatrzymywane rekrutacje i tak dalej, co bardzo mocno, jak widać, odbiło się na tym przebiegu. Akurat Power BI nie byłby w stanie przewidzieć, że będzie pandemia, ale natomiast jest w stanie pokazać, że było jakieś zjawisko zewnętrzne, którego on nawet nie jest w stanie wyjaśnić, bo po prostu ja wczytałem tylko stopę bezrobocia. Ale jeśli byśmy mieli tutaj na przykład obłożenie łóżek w szpitalach, to już by był w stanie wydedukować, że możliwe, że to wynika z tego, że właśnie zaczął się jakiś większy ruch w tutaj ratownictwie medycznym. Więc tego typu właśnie możemy wdrażać już zaawansowaną analitykę po prostu przez wdrożenie narzędzia, jakim jest Power BI. OK, to w zasadzie wszystko, co przygotowałem na dzisiaj. Także Jarku, oddaję głos studia. Dobrze, ja z powrotem przełączę się, bo chciałbym podsumować trochę rzeczy, które widzieliśmy, bo wiele zaobserwowaliśmy, a tak dla przypomnienia chciałbym podsumować te case study. Tam po pierwsze chciałbym pokazać jeszcze raz te wyzwania, które jakby stały za tym, że wzięliśmy się do roboty. A więc takie podzieliłem je na takie części strategiczne, biznesowe i takie rzeczy operacyjne, które dotyczyły już działu analitycznego. A od strony strategicznej najważniejsze to był brak kontroli nad czasem rozwiązywania zgłoszeń reklamacyjnych. Tych informacji płynęło dużo. Pewnie gdzieś podskórnie było wiadomo, że one zbyt długo trwają, ale nie było takich bezpośrednich dowodów i ciężko było tego wysnuć na podstawie tych plików, które były często zmienne. Należało robić różnego rodzaju raporty. No mieliśmy też problem od strony klientów, jeśli chodzi o jakość obsługi, no bo można było się spodziewać, że ktoś, kto czeka tam kilkadziesiąt dni czy więcej, no jest sfrustrowany, być może gdzieś w sieciach społecznościowych mógłby się skarżyć na to i nasz brand mógłby cierpieć. To są konkretne straty w konkretnych ilościach złotówek czy dolarów, które możemy odnotować. Oczywiście mieliśmy też wysoki koszt utrzymania zespołu analitycznego, bo oni musieli naprawdę się napracować, żeby wytworzyć te raporty dla zarządu, który mógłby podejmować decyzje i zmieniać. No ale przede wszystkim tak naprawdę zobaczcie, że mieliśmy jeden główny problem, znaczy mieliśmy las danych, które mogliśmy działać operacyjnie, natomiast nie mieliśmy podstawy do tego, żeby wysnuć jakiś daleko idących wniosków, żeby właśnie na przykład wyizolować tego KPI-a w postaci średniego czy maksymalnego czasu, żeby pójść w takim kierunku, żeby optymalizować, zmniejszać i poprawić jakość obsługi klienta. To była rzecz, która jakby przyświecała też temu projektowi. Od strony operacyjnej
No to oczywiście dużo roboty po stronie zespołu analitycznego. Duża ilość plików Excelu do opanowania, scalania, sprawdzania, czy nie są duplikaty tam po drodze, czy nie wchodzą nam stare pliki, czy ktoś nie zapomniał, nie pomylił się z eksportem z innych systemów. No i brak przede wszystkim no, takiego współdzielenia raportu, bo to, o czym jeszcze Norbert nie mówił, ale już zasygnalizował, to też jest możliwość rozszerzenia na przykład takich raportów analitycznych na organizacje partnerskie. Bo przecież możemy równie dobrze tak popartycjonować te dane, żeby powiedzieć, OK, case z organizacji numer jeden dajemy organizacji numer jeden i razem pracujemy nad tym, tak, wspólnie. Nie musimy robić jakiegoś selektywnego eksportu, to wszystko żyje i każdy z nas może zajmować się. Mało tego, jeszcze uzupełnię, ten raport funkcjonuje też na telefonie, więc ja mogę go tutaj pokazać, on jest klikalny, więc jeśli ja tutaj, o, tak, to wszystko to, co widać było na ekranie, widać, więc jeśli wybiorę sobie czwarty kwartał 2000, o, to już widzimy, zmieniły się te wartości, które ja kliknąłem, mamy 35 spraw otwartych, zaznaczony, co tu widać, ostatni kwartał 2021. To bardzo ważne, szczególnie dla kadry zarządzającej, która często gdzieś jest w podróży, w biegu, mimo czasów covidowych, spotykając się z dyrektorami z różnych finansowych, z różnych organizacji, oni dużo jeżdżą, dużo podróżują, więc taki szybki rzut oka, czekając na lotnisku czy jadąc taksówką, no już daje dużą szansę na to, żeby oglądać versus przeglądanie wielu plików, w których coś tam się dzieje, jest to pewnie mniej obrazowe. No i przechodzimy do najważniejszej części, no bo czy to się w ogóle opłaca? Ile to kosztuje? Jak podejść do tematu dotyczące opłacalności? No jakby to oczywiście każdorazowo jest trochę analiza konkretnego case'u. W tej przypadku no, mieliśmy sytuację taką, że codziennie ktoś kleił raporty, co tydzień robił gdzieś tam raporty zbiorcze. To kosztuje konkretne godziny konkretnych analityków, które można dość prosto policzyć. Nie możemy publikować informacji szczegółowych tutaj z tego raportu. Natomiast możemy powiedzieć, że z drugiej strony, po drugiej stronie bilansu, wdrożenie tego konkretnego raportu bazującego gdzieś na hurtowni danych trwało tydzień roboczy, a więc 5 dni zespół to wykonał. ROI zgrało się po 2 miesiącach, a więc klient zapłacił jakby przez 2 miesiące ponosił koszty, ale po tym okresie ta linia, która z jednej strony odpowiada za koszty wewnętrzne klienta versus to, co dostawał i nie trzeba było jakby tracić pracy codziennej ich analityków, wyrównało się po 2 miesiącach, ci ludzie mogli robić inne rzeczy, a więc organizacja oszczędzała, robiąc zupełnie inne sprawy. No i rzeczy już takie niepoliczalne, to oczywiście poprawa obsługi klienta, to co na czym nas zależy najbardziej, a więc możliwość skrócenia tego całego procesu i polepszenia jego jakości. To, co było decydujące, to oczywiście też analiza ROI i wstępna taka analiza, która poszła do decydentów. No ale rzeczy, które bardziej się teraz już bierze pod uwagę w związku z tym, że trudno pozyskiwać dobrych pracowników na rynku pracy, to, że jeśli analitycy, jeśli biznes pracuje na ciągle w takim średniowieczu analitycznym, sklejając te wszystkie Excele codziennie i myśląc sobie, kurczę, chyba jest jakaś metoda na poprawę tego procesu, to jest rzecz frustrująca i my obserwujemy u siebie, pewnie Państwo u siebie również, że ludzie odchodzą z roboty, a to są bardzo konkretne koszty pozyskania nowego człowieka, zapłacenia procesu HR-owego, wdrożenia takiego nowego człowieka w zespole, załatania dziury po kimś, kto znał proces i teraz odchodzi z pracy, bo już ma naprawdę dość tej ręcznej roboty. To są bardzo konkretne pieniądze, które bierzemy teraz pod uwagę, przynajmniej u nas w organizacji, ale wiem z rozmów u Państwa również. No dobrze, to krótkie podsumowanie i mamy teraz już ostatni slajd w naszym pokazie, a więc możemy trochę porozmawiać. Jeśli Państwo mają pytania, to zapraszamy. My też prosimy o kontakt z naszej strony. Zabrakło mi jednego slajdu, bo poprawiałem na szybko, ale już podam tutaj do mnie kontakt, jeśli chodzi o kontakt mailowy. Bardzo proszę o kontakt, jeśli chciałby
połączyć się z nami, sprawdzić w swojej organizacji. Oferujemy takie 3-godzinne warsztaty po to, żeby pochylić się nad Państwa case'em. Dla pierwszych 3 firm, które zgłoszą się do nas, oferujemy takie właśnie darmowe 3-godzinne warsztaty, gdzie przeglądniemy dokładnie case'a, który Państwo mają, zerkniemy sobie, zrobimy jakąś próbę podejścia, określenia kosztochłonności tego typu zadania. No i popracujemy z Państwem nad Państwa danymi po to, żeby pokazać i powiedzieć, jak to pomoże Państwa biznesowi bardzo konkretnie. Tak jak mówiliśmy, Norbert ma 16-letnie doświadczenie w biznesie, nie w tworzeniu analityki gdzieś w piwnicy dla siebie, ale dla konkretnych rozwiązań biznesowych. Więc oprócz takich czysto analitycznych spraw oferujemy bardzo konkretną pomoc w konkretnych rozwiązaniach biznesowych. Ja publikuję do siebie adres. Mamy też adres, gdzie można się skontaktować i zerknąć sobie na naszą stronę Power BI-ową. Ona już jest opublikowana na naszym internecie. Tam też jest kontakt przez formularz do Norberta. Można się z nim złapać. Więc teraz zostało nam dosłownie 4 minutki. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, to zapraszamy. Jak nie, to oczywiście poproszę o maila i zajmiemy się tą sprawą Państwa indywidualnie, bo wiemy, że każdy case jest troszkę inny. Jeszcze wrzucę ten adres TPMS-owy, jeśli chodzi o Power BI. Więc tak, jeszcze raz zapraszamy i powoli będziemy kończyć, bo widzę, że chyba nie ma żadnych pytań tak na gorąco. Mamy trochę tematów, które pewnie jeszcze będziemy publikowali. Zakończyliśmy niedawno pracę nad pierwszym raportem z dziedziny medycznej, gdzie właśnie przyglądaliśmy się działaniom internetowej poradni zdrowotnej versus właśnie kampanie marketingowe. To było bardzo ciekawe zjawisko. Już oddaliśmy produkcyjnie, więc już są pierwsze efekty. Widziałem falę meksykańską z działu marketingu, która w końcu może oglądać swoje dane w przecięciu ze sprzedażą, a więc jest możliwość, żeby sprawdzić, gdzie te pieniądze marketingowe faktycznie warto zainwestować, bo oczywiście wszyscy znamy te powiedzenie, że 50% z nich jest stracone, tylko nie wiemy z której strony, prawda? Więc tutaj możemy podejmować właśnie decyzje na podstawie konkretnych faktów, a nie na podstawie przeczuć, które często są mylne i nie wszystkie te informacje, które potokami sklejamy, gdzieś tam są prawidłowo przez nas rozpoznawane. Tutaj mając te informacje w jednym punkcie, możemy zupełnie inaczej do nich podchodzić. Jeszcze jedną rzecz, bo tak zagaduję, często nas pytają właśnie klienci o to, jaka jest korzyść versus ten Excel. Więc jeśli nawet mamy do dyspozycji analityków, którzy swoją ciężką, mrówczą pracą te Excele przygotują i stworzą, to tak jak mówiliśmy, jest pewna granica szczęścia. To znaczy Excel powyżej pewnej ilości danych, które często spływają w dużej ilości z różnych systemów właśnie ERP-owych, CRM-owych, marketingowych, informacje na temat klikania w poszczególne elementy naszych stron, tych informacji jest naprawdę sporo. Przestaje wyrabiać, to znaczy czekanie na odpowiedź Excela, przygotowanie raportów jest naprawdę długotrwałe. W przypadku Power BI mamy zupełnie inną konstrukcję. Znaczy, po pierwsze, potrzebujemy kogoś, kto dobrze skonstruuje model. Ten model, który da nam potem odpowiedzi na pytanie biznesowe. No ale potem, jak już mamy taki model, to prędkość odpowiedzi Power BI, który przetwarza dane w pamięci operacyjnej i robi to naprawdę piorunem, no jest rzeczą, która robi wrażenie na biznesie. Więc szybkie odpowiedzi, takie ad hoc odpowiedzi na pytania, które mamy w modelu, to naprawdę zmienia podejście do tego, jak wykorzystujemy te dane. No i jeszcze mamy oczywiście w ofercie szkolenia, bo często mamy sytuację taką, że wdrażając do klienta,
robimy krótkie szkolenia mimo intuicyjności tego systemu. Mieliśmy kilka takich ciekawych obserwacji od strony klienckiej, to znaczy ludzie dostawali raport no i mówili, no fajne te dane, kurczę, tylko chciałbym się dowiedzieć, jak to jest w tym trzecim kwartale. I oczywiście raport jest interaktywny, wystarczyło kliknąć słupek, ale ludzie są na tyle przyzwyczajeni do statycznych raportów, że nawet nie próbują kliknąć właśnie w ten słupek, bo przypominam, tak jak Norbert pokazywał, te dane są mocno interaktywne, można sobie zgłębiać już samodzielnie, więc chociażby 15-minutowy pokaz, jak można przecinać te dane i filtrować, robi naprawdę robotę, jeśli chodzi o biznes. No dobrze. Nie ma pytań. Tutaj ja czekam na kontakt z Państwa strony. Serdecznie dziękuję wszystkim. Będzie opublikowane nagranie, jeśli będą Państwo chcieli gdzieś sobie zerknąć albo dać kolegom czy koleżankom do oglądnięcia po post factum, to zapraszamy. Pewnie będziemy cyklicznie jeszcze tego typu webinar uruchamiali. Na pewno będzie jeszcze w wersji angielskiej, bo mamy kilka rynków, które są zainteresowane spoza Polski, więc zapraszamy do obserwowania nas na LinkedInie i dziękujemy serdecznie. Dziękuję. Do zobaczenia. W takim razie miłego dnia życzę Państwu.